Dzień dobry, Sebastian Czapliński, to jest program Czas Prawdy. Walczymy o prawdę w tym zakłamanym świecie, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Piotr Zwiewka, dziennikarz, dokumentalista Gadowski TV. Witam Cię, Piotrze. Witaj, Sebastianie, i witam Państwa bardzo serdecznie. Piotrze, nietypowo mi się wydaje, znaczy w nietypowej roli dzisiaj jesteś, no bo z tego, co kojarzę, mniej więcej przeglądałem też różne materiały w sieci. Nie widziałem Cię jeszcze po tej drugiej stronie, czyli osoby, która odpowiada na pytania. To jest Twój debiut w tej roli? Nie, nie. Akurat w Realu 24 u Pawła Zdziarskiego po moim poprzednim filmie dokumentalnym Życie za życie byłem. Też kiedyś jeszcze na studiach, to w telewizji trwam, to stare czasy. No i w tym tygodniu zdarzyło mi się już dwa razy nagrywać program odnośnie mojego najnowszego filmu dokumentalnego, Jaka ja byłam wtedy ładna, u Sebastiana Pitonia i u jeszcze jednej osoby. Jasne. Dzisiaj chciałem porozmawiać z Tobą w ogóle stricte, oczywiście o tym, czym zajmujesz się na co dzień, ale także poznać Cię od tej takiej strony może troszeczkę nie tyle prywatnej, ale od tego, skąd Ty się w ogóle w tych mediach wziąłeś. Więc od razu pierwsze pytanie. Piotrze Zwiewko, skąd Ty się w tych mediach wziąłeś, a przede wszystkim na Gadowski TV? Znaczy od początku... Zróbmy tak, long story short. Poszedłem po matfizie na studia dziennikarskie do Torunia. Tam od drugiego roku już nabywałem praktyki w telewizji, bo tam byłem w uczelni ojca dyrektora. Tam od razu mieliśmy dostęp do telewizji, jeśli zdecydowaliśmy się pracować. Zaangażowałem się w reportaże, bo akurat poznałem reporterów. Bardzo mi się to spodobało. Potem po studiach, jeszcze na studiach zacząłem robić swoje własne reportaże. Po studiach już na tyle, powiedzmy, nieźle mam nadzieję mi to szło, że dostałem swój własny program reporterski Rykoszetem. Tam przez prawie dwa lata pracowałem, robiłem przeróżną tematykę, ale głównie interwencyjną. Akurat trafiłem na czas COVID-19, więc tutaj mogę się pochwalić, że jako pierwszy pokazałem drugą sprawę medalu w mediach tak zwanych publicznych, które są na multipleksie, bo mój reportaż Fałszywa pandemia, można go odnaleźć, jako pierwszy przełamał tą właśnie cenzurę w mediach. No i a jak z Witoldem Gadowskim? Tak zaczęła się moja praca właśnie w mediach, że w telewizji trwam pracowałem, a często do swoich reportaży brałem jako eksperta Witolda Gadowskiego. W pewnym momencie dostałem się na studia reżyserskie do Krakowa już po magisterce z dziennikarstwa. Spotkałem się wtedy z Witoldem, zapytałem, czy byłaby możliwa współpraca, ponieważ przeprowadzałem się do Krakowa. Powiedział, że jak się przeprowadzę, to żebym się odzywał. Przeprowadziłem się, zacząłem studia reżyserskie, pojechałem do Witolda. No i tak już nasza współpraca trwa dwa lata, ja skończyłem swoje studia, a dalej współpracujemy. Powiedz mi, Piotrze, dostałeś w ogóle od Witolda Gadowskiego jakąś wolną rękę właśnie, jeżeli chodzi o materiały, czy każdy ten materiał, który gdzieś tam później udostępniany jest właśnie na kanale Witolda Gadowskiego, wcześniej jest przez Was omawiany wspólnie? To jest bardzo ciekawe, zawsze mnie, może nie irytuje, ale dziwi taka reakcja widzów. Wcześniej w telewizji Trwam z tym samym się spotkałem. To znaczy, jeśli puszczałem jakiś materiał, to pojawiały się zawsze komentarze, że o, ojciec dyrektor to na to pozwolił. I tutaj pod Witolda Gadowskiego też się podobne komentarze, spotykam się z podobnymi komentarzami, tylko w stylu, panie Witoldzie, pan tutaj na coś pozwolił albo na coś nie pozwolił i tak dalej, i tak dalej. Prawda jest taka, że oczywiście dużo się konsultujemy z Witoldem, ale mam wolną rękę, jeśli chodzi o propozycje tematów. Tak samo mój poprzedni film dokumentalny, seria wywiadów z profesorem Talarem, teraz transseksualizm, film Jaka ja byłam wtedy ładna, następne wywiady, które będą z osobami, które wróciły do swojej płci albo z tym podobne, albo też wywiady z ekspertami, to są zazwyczaj moje pomysły. Dużo też wywiadów było skonsultowanych, że tak powiem, z Witoldem, typu Witold mi powiedział, że warto by było z kimś takim zrobić wywiad, więc tutaj albo się komunikujemy wspólnie, ale mam totalnie wolną rękę, jeśli chodzi o materiały dziennikarskie. Mhm. Powiedz mi, ty lepiej czujesz się w wywiadzie czy w reportażu? Najlepiej czuję się w reportażu i w filmie dokumentalnym. Od tego zaczynałem, z tego się wywodzę. Ja dwa lata, jak w telewizji Trwam, miałem swój program reporterski, to ja pracowałem za kamerą jako reżyser reportażu.
więc to jest moja naturalna dziedzina, że tak powiem. W programie Ludożerca oczywiście słusznie wiele osób mnie na początku krytykowało, bo to były mój stresy pierwsze przed kamerą i tak dalej. Teraz już mam wrażenie, że trochę pewności siebie nabrałem przed tą kamerą, ale moim naturalnym środowiskiem jest właśnie reżyseria, dokumentalistyka. No bo właśnie, bo Ludożerca w zasadzie zadebiutował, tak jak ty zresztą wcześniej wspomniałeś, w czasie pandemii, prawda? No bo to był ten okres, kiedy no musieliśmy stawiać czoła no różnym wyzwaniom. Powiedz mi, od początku miałeś taki pomysł na ten program, żeby bo tak przynajmniej wyglądał początek, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że przedstawiałeś w nim rzeczywiście głos ludzi, którzy sprzeciwiali się temu reżimowi. Tak, ja się dziwiłem wcześniej jeszcze i na studiach, jak oglądałem Witolda i później już jeszcze jak pracowałem w telewizji, że zawsze oglądałem Witolda Gadowskiego i dlaczego on nie przeprowadza wywiadów. No i wtedy przyjechałem do Witolda i on sam zaproponował, żebyśmy zrobili takie wywiady. Okazuje się teraz, jak już wiem, jak to wygląda od środka, że po prostu brakuje mocy przerobowych, bo jest tyle inicjatyw, tyle rzeczy Witold ma na głowie, że ciężko wszystko ogarnąć. No ale tutaj ja mogę się, że tak powiem, wykazać, przeprowadzać te wywiady, no i też szlifować swój warsztat, też powiedzmy taki prezenterski. Mówi, że ten materiał będzie jutro, czyli w dniu właśnie, kiedy nagrywam wywiad z posłem Grzegorzem Braunem, który będzie w piątek, więc od razu zapraszam do kolejnego odcinka Bez Cenzury, będzie wywiad z Grzegorzem Braunem. Gości miałeś całe spektrum, w sensie przedział tych gości. Powiedz mi, czy było tak, nie wiem, jeżeli możesz oczywiście zdradzić, że ktoś nie zgodził się na przykład na wizytę u ciebie, chociaż gdzieś tam zabiegałeś, czy raczej jest tak, że jeżeli już no, prosisz, no to raczej starasz się do wybierać takich gości, którzy no raczej nie odmawiają, bo może w ten sposób. Jest różnie, bo często ktoś nie lubi na przykład Witolda Gadowskiego i z tego względu nie zgadza się na wywiad na tym kanale, czasem ktoś nie ma czasu. Oczywiście zdarzają się odmowy, no w tej branży lepiej się nie zniechęcać, bo wtedy bardzo szybko można się zniechęcić, więc trzeba być twardym. Bardzo mnie dziwi, to mogę powiedzieć publicznie, reakcja na przykład Sławomira Mencena, który jest tak, ja się z Sławomirem Mencenem poznałem jeszcze, bo ja w Toruniu studiowałem i tam mamy wspólnych znajomych i robiłem mu pierwszą kampanię samorządową, nagrywałem, znamy się, a próbowałem wiele razy i przez znajomych, którzy u niego pracują i dzwonić osobiście, ale nie odbierał. Wiele razy próbowałem się z nim skontaktować i nie udało się. No później mi taki kolega powiedział, jeden, który z nim współpracuje, że on po prostu nie lubi Witolda Gadowskiego, no i mam wrażenie z tego względu. Aczkolwiek uważam, Sławomir, jeśli tego słuchasz, że to jest troszkę nie. No właśnie, a to zaskoczyłeś mnie troszeczkę, bo tak nawiążę od razu do Sławomira Mencena, no wydaje mi się, że przecież człowiek wolnościowy, więc gdzieś tam poglądy powinny być zbieżne pewnie z Witoldem Gadowskim. Ja tutaj troszkę powtórzę za Stanisławem Michalkiewiczem, że w centrum swoimi zadami rozepchała się trzecia droga i Sławomir Mencen i Krzysztof Bosak niepotrzebnie, moim zdaniem, chcą to centrum celować, ale myślę, że tutaj jest sprawa wewnętrzna związana z Przemysławem Wiplerem, który ma swój ciężar gatunkowy, znowu parafrazując Stanisława Michalkiewicza. Jasne. Powiedz mi, wchodząc w ten, w cudzysłowie oczywiście, układ z Witoldem Gadowskim, pewnie zdawałeś sobie sprawę z tego, że Witold Gadowski ma wielu zwolenników, tego nie można mu zabrać, no ale tak zresztą ty sam mówisz, ma też wielu przeciwników, prawda? Czy ty wiedziałeś, co na przykład się, tak jak mówię, w cudzysłowie pakujesz i zdawałeś sobie sprawę, że pewnie nie każdy materiał będzie dobrze odbierany przez internautów. Pewnie nieraz zdarzy ci się, że przeczytać jakiś komentarz, czy to pod swoim adresem, czy w ogóle samego materiału. Powiedz mi, jak ty w ogóle od początku podchodziłeś do tej współpracy? Sam dobrze wiesz, że kiedy się coś publikuje, pokazuje się swoją twarz, to trzeba się to się po prostu wiąże z tym, że trzeba mieć twardą skórę, bo zawsze tak było i jest, choćby na przykładzie takim głupim szkoły podstawowej, że jeśli wyjdziesz przed szereg, to zawsze już znajdzie się grono, które cię krytykuje tylko dlatego, że przed ten szereg wyszedłeś. I tak jest w normalnym życiu, więc niektórym się nie podoba po prostu to, że ktoś robi coś więcej. To jest szczególnie dotkliwe, mi się wydaje, w Polsce, w Stanach Zjednoczonych raczej jest tak,
jak rozmawiam z ludźmi, że tam jeśli robisz coś swojego od siebie, to jesteś zachęcany aż ponad miarę, nawet jakbyś to robił beznadziejnie po prostu. A tutaj jest odwrotnie, że od razu chcą cię po prostu upchać do jakiegoś rzędu niższego, no a trzeba się temu nie dać. A na przykład teraz była cała ta kampania o hejcie, przez kogo tam Wiecha zorganizowanego, Jakuba Wiecha. No moim zdaniem to jest totalna bzdura. Jeśli coś publikujesz w sieci, to musisz, i mamy wolność słowa, musisz być przygotowany na krytykę, zarówno konstruktywną, jak i tą typowo hejterską. To dodaje tylko emocji, pewnego smaku. Jeszcze raz powtórzę, musisz mieć grubą skórę, robić swoje i tyle. Wcześniej pytałem Ciebie odnośnie kwestii, czy bardziej lubisz reportaże, czy wywiady. Mówiłeś właśnie o tych reportażach, więc muszę jeszcze nawiązać troszeczkę do tych wywiadów. Ty, jeżeli już zapraszasz gościa, oczywiście, tak jak mówimy, to jest też różny przedział gości, bo i mamy gości politycznych i też w ogóle z innych dziedzin. Ty bardziej wolisz rozmowy właśnie polityczne, czy bardziej społeczne? Nie, politycznych tak naprawdę Grzegorz Braun chyba będzie pierwszym politykiem takim z Sejmu. No, kiedy wcześniej miałem Rafała Piecha, ale on wtedy był tylko samorządowcem, jeszcze nie myślał o starcie w wyborach, więc tego nie uznaję. Ludzie często mi zarzucali, że dlaczego ja nie jestem taki konfrontacyjny. No, szanowni państwo, jeśli ja zapraszam eksperta, to chcę się od tego eksperta jak najwięcej dowiedzieć. I taki jest cel i zamierzenie mojego wywiadu. Natomiast jeśli byłbym dziennikarzem politycznym, jak na przykład Robert Mazurek, no to starałbym się bardziej konfrontacyjnie, chociaż może Robert Mazurek to nie jest dobry przykład, no bo on wyjątkowo jest konfrontacyjny, ma swój styl, co jest fajne, ale takim przykładem dziennikarza politycznego, który jest bardzo dobry i obiektywny, wydaje mi się, jest Bogdan Rybanowski. To tutaj bardziej na niego bym się powołał, jeśli chodzi o dziennikarstwo polityczne. Zobaczymy, jak wyjdzie z Grzegorzem Braunem wywiad. Może będzie konfrontacyjny, może nie. Zobaczymy, w jakich będziemy nastrojach, ale mam przygotowane kilka trudnych pytań dla pana Grzegorza, no i zobaczymy, jak odpowie. Więc wracając do pytania, ja raczej moim celem dziennikarskim, moją misją jest to, żeby pokazywać pewne zło, które jest w społeczeństwie, żebyśmy się mogli na nie uodpornić. Tak samo było ze śmiercią mózgową, z manipulacjami w trakcie COVID-a, teraz z transseksualizmem. Zawsze chcę pokazać jakieś zło, żeby nasi odbiorcy mieli większą świadomość w tym temacie, żeby mogli się zabezpieczyć siebie, swoich bliskich. Więc te wywiady raczej nie są konfrontacyjne właśnie z tego względu. Chociaż nie wykluczam tego, że kiedyś może jakieś wywiady konfrontacyjne będę robił, ale to na wszystko przyjdzie czas. Nie brakuje ci, tak od razu nasuwa się takie pytanie, nie brakuje ci czasami pomysłu na gości właśnie z tej takiej strony osób, które gdzieś tam walczą właśnie o wolność, walczą o Bóg, honor i ojczyzna, o może z takim hasłem, które idą na ustach, bo biorąc pod uwagę to, jak dzisiaj wygląda Polska, no to nie da się ukryć, że tych osób wcale tak dużo nie ma, jakby mogło się wydawać. Nie ma ich tak dużo. Często brakuje szczególnie rozsądnych ludzi, bo można po i prawej, i lewej stronie znaleźć ludzi, którzy są odrealnieni. I tutaj warto, ja zawsze mówię, że moje poglądy polityczne to jest zdrowy rozsądek. I tym zdrowym rozsądkiem staram się kierować. Jeśli chodzi o gości ciekawych, jakiś, żeby coś nowego odkryć, no to zawsze jest ten problem dziennikarski, że czasem czegoś brakuje, kogoś brakuje, żeby się wypowiedział, albo ktoś nie chce się wypowiedzieć w danym temacie, no pozostaje nam tylko szukać, ale oczywiście jak każdy dziennikarz myślę, no takie problemy czasem występują. Który z wywiadów, które przeprowadziłeś dla Ludożercy, dla swojego kanału, utkwił ci najbardziej w pamięci? Nie wiem właśnie, czy ze względu na to, że po prostu z twojego punktu widzenia to była najciekawsza rozmowa, a być może na przykład była jakaś nietypowa rozmowa, którą pamiętasz na przykład do dziś. Ojej, no to jest dobre pytanie. Który mi utkwił najbardziej w pamięci? No, tematyką śmierci mózgowej profesora Talara już się wcześniej zajmowałem, więc to ten temat mi utkwił najbardziej w pamięci, ale może nie sam wywiad. Myślę, że taki najciekawszy, który mi się najbardziej podobał, powiedzmy, to był ostatni nie do Ludożercy,
ale do bez cenzury mojego programu, który tam prowadzę od roku mniej więcej, ze Stanisławem Michalkiewiczem. Widziałem, że też widzom się najbardziej podoba. To chyba była najciekawsza z moich dotychczasowych rozmów. No i właśnie, i Stanisław Michalkiewicz to jest też chociażby obok Witolda Gadowskiego, tylko Wojciecha Sumlińskiego, z którym też przeprowadzałeś wywiad. Przykład wywiadu z dziennikarzem. I powiedz mi, czy wówczas rzeczywiście zauważyłeś taką tendencję, że jeżeli już rozmawia się z dziennikarzem, no to ten dziennikarz bardzo często ma więcej do powiedzenia na różne tematy niż osoba, która konkretną na przykład dziedziną się zajmuje. Nawet biorąc pod uwagę polityka, że polityk rzeczywiście mówi o tych rzeczach typowo politycznych, a dziennikarz, mając gdzieś tam szersze spojrzenie na rzeczywistość, na wiele spraw, później te wywiady po prostu lepiej się rozchodzą, lepiej się ich słucha. To wynika z tego względu, że dziennikarz jest bardziej, jeśli jest dobrym dziennikarzem, jak na przykład Stanisław Michalkiewicz, no to jest też erudytą. Tak jak mówisz, jego horyzonty są już po prostu szerokie i z różnych dziedzin życia może czerpać nowe anegdotki. Jeszcze Stanisław Michalkiewicz, o czym może mało kto wie, jest jednym z niewielu felietonistów w Polsce, jeśli chodzi o gatunki dziennikarskie. Ponieważ wiele osób nazywa się felietonistami, ale to, co robią, to nie są felietony. Ponieważ felieton charakteryzuje się poczuciem humoru. Jedyną osobą w Polsce, przynajmniej po prawej stronie, bo z lewej to tam nie znam za bardzo, jest Stanisław Michalkiewicz, którego po prostu poczucie humoru połączone z niebywałą po prostu inteligencją mnie rozbraja. Jest jakiś gość, nie wiem, czy możesz też to zdradzić, o którego walczysz od dłuższego czasu, a na razie się nie udaje, czy raczej wolisz to zachować dla siebie? Znaczy się, jakby było ten Grzegorz Braun, to myślałem o nim już od jakiegoś czasu, teraz się nadarzyła okazja, udało się z nim skontaktować i myślę, że jest chętny na rozmowę, więc bardzo się cieszę. Ze Sławomirem Mentzenem chciałbym porozmawiać, ale już po tym, jak zbył, że tak powiem, moje wiadomości również przez znajomych wysyłane, to czy przekazywane, to już nie zamierzam się z nim skontaktować. Może kiedyś sam będzie chciał, zobaczymy. Czy taki wywiad, taka osoba jest? No na pewno Roman Kluska. Tylko, że pan Roman nie chce się wypowiadać ze względów takich, że nie chce się angażować politycznie. Więc w naszą działalność tutaj. Więc tutaj nie wynika z braku chęci, tylko raczej z pewnych względów osobistych pana Romana. Poróżmy kwestie jeszcze tych reportaży, o których w zasadzie zaczęliśmy tę rozmowę. Wchodziło w grę kiedykolwiek, żebyś połączył siły razem właśnie z Witoldem Gadowskim i razem nagralibyście jakiś reportaż właśnie na dany temat? Taki mamy plan, jeśli chodzi o film dokumentalny, ale póki co jeszcze nie mogę zdradzić na jaki temat, ale mogę zapewnić, że jeśli już do tego dojdzie, no to będzie afera szerzej niż na Polskę, Ale mówimy, jeżeli możesz przynajmniej tyle zdradzić, mówimy o kwestiach politycznych? Nie o kwestiach politycznych. Bardziej powiedzmy kryminalnych, nazwijmy to tak. Ale też, znaczy nie, do końca. No tak, jeśli chodzi o kwestie kryminalne. Jasne. Powiedz mi, bo też biorąc pod uwagę tematykę reportaży, chociażby jaką poruszasz, no to nie da się ukryć, że ona jest bardzo daleka od mainstreamu, który gdzieś tam publikuje na swoich łamach. Czy ty kiedykolwiek starałeś się ze swoimi materiałami właśnie uderzyć do telewizji, do prasy, które w cudzysłowie oczywiście nazywamy mainstreamowymi? Absolutnie nie, z jednego powodu, ponieważ ja od kiedy zdecydowałem się na to, że będę działał w sferze audiowizualnej, jeśli chodzi o dziennikarstwo, chciałem być dziennikarzem niezależnym i fascynowałem się dziennikarzami niezależnymi, między innymi Witoldem Gadowskim, i zmierzałem do tego, żeby być właśnie niezależnym dziennikarzem, więc nie zależy mi na tym, żeby być w mediach głównego nurtu. Jeśli jakiś mój materiał kiedyś będzie chciała kupić telewizja, żeby go pokazać, nie widzę w tym problemu, ale nie chcę być etatowym pracownikiem telewizji, tak? Ja nie widzę siebie w sytuacji, w której miałbym nad sobą prezesa, który każe mi robić to czy tamto. Tak jak mówię, współpraca z Witoldem wygląda zupełnie inaczej. Mam wolną rękę, on mi czasem doradza, kogo zaprosić, czy z kim by można było porozmawiać, ale powiedzmy, to jest bardziej relacja mistrz-uczeń, a nie prezes i
jego podwładni. Mhm, jasne. Powiedz mi, też nawiązując do tych twoich materiałów, to już takie reasumujące troszeczkę pytanie dotyczące i to kwestii wywiadów, i też kwestii reportaży. Czułeś po jakimś swoim materiale niedosyt? W sensie takim, że myślałeś, że wyjdzie lepiej, albo inaczej, zakładałeś po prostu, że to będzie sztos, że to będzie coś fantastycznego, a później mówisz, kurczę, zabrakło mi tego, tego, tamtego. To zawsze jest taki niedosyt, to jest pierwsza rzecz, a druga... Ja trochę nie jestem kompatybilny ze swoimi widzami pod takim względem, że zawsze materiały, które myślę, a teraz to odwaliłem, albo to mi nie poszło i tak dalej, to te się najlepiej oglądają. I zawsze jestem zdziwiony, zawsze jestem w szoku, ale zawsze jest tak, że można coś poprawić, szczególnie jeśli chodzi o filmy dokumentalne i reportaże, którymi się zajmuję. To jest pierwsza w ogóle zasada, bo ja też jestem montażystą swoich materiałów. Pierwsza zasada jest taka, że jeśli masz wątpliwości na jakikolwiek temat, bo chciałbyś zawsze wsadzić wszystko. Jeśli masz wątpliwości co do jakiegoś fragmentu, to od razu go usuwasz. Jeśli ty masz wątpliwości, to znaczy, że widz już nie będzie zainteresowany. I zawsze jest tak, że ten materiał, który pokazujemy w reportażach, to on jest okrojony dosłownie do minimum, żeby się go dobrze oglądało. Więc tu jest cała sztuka, żeby tak przekazać sprawę, szczególnie w filmie dokumentalnym, obrazem, żeby pokazać całość. I tutaj też warto zaznaczyć, że czym się różni film dokumentalny od reportażu. Reportaż dotyczy problemu pewnego społecznego i ten problem społeczny jest bohaterem. Film dokumentalny to tutaj musi być żywa osoba bohaterem, z którą przeżywamy dane sytuacje. Dlatego to jest ważne rozróżnienie, bo okazuje się, że na prawicy nie ma za dużo tak naprawdę dokumentalistów, ponieważ ich, to co oni nazywają filmami dokumentalnymi, to tak naprawdę są bardzo długie reportaże. A umiejętność złożenia kilku wywiadów w jeden film to nie jest umiejętność reżyserska, tylko to jest umiejętność reporterska, bo to jest po prostu ułożenie spójne przekazu. A reżyseria to jest coś więcej, ponieważ to jest połączenie dźwięku, obrazu i historii. I ta historia musi być zgodna z pewnymi zasadami dramaturgicznymi, a nie zasadami pisania tekstu, co bardzo często ma miejsce w stosunku do ludzi, którzy nazywają siebie dokumentalistami. Tego się nauczyłem w szkole filmowej między innymi i tutaj też zachęcam, autopromocja, do oglądania mojego najnowszego filmu dokumentalnego, Jaka ja byłam wtedy ładna, i Państwo zobaczą, mogą sobie porównać mój reportaż Życie za życie z tym filmem dokumentalnym. Czym to się różni, to będzie bardzo dobrze widoczne. Jasne. Piotrze, jeszcze takie dwa ostatnie pytania z mojej strony do Ciebie. Powiedz mi, bo nie da się ukryć, że media społecznościowe dzisiaj, no to jest główna siła napędowa przekazu informacji, przesyłu gdzieś tam dalej tych informacji. Powiedz mi, Ty oczywiście masz swoje konta, czy to na Instagramie, czy na Facebooku, chociaż trzeba zauważyć, że one nie są jakoś prowadzone na jakimś wybitnym poziomie, w sensie takim, żebyś się bardzo mocno udzielał. Czy był jakiś taki pomysł z Twojej strony, żeby właśnie mocniej pójść w media społecznościowe, być może nawet wykorzystując je po to, żeby to, nie wiem, widzowie podpowiadali Ci, kogo zaprosić do programu, na jaki temat stworzyć reportaż, czy coś takiego chodzi Ci na przykład po głowie lub chodziło, a na przykład zrezygnowałeś z tego pomysłu z jakichś powodów? Sprawa z mediami społecznościowymi wygląda tak, że ja je założyłem dopiero tak na poważnie miesiąc temu, jeśli chodzi o Facebooka, i do Facebooka jeszcze nikogo nie zapraszałem, ponieważ chcę tam wrzucić wszystkie materiały, jakie miałem do tej pory u Witolda na kanale i dopiero wtedy zacząć zapraszać innych. Jeśli chodzi o Instagrama, to też mniej więcej miesiąc, półtora temu zacząłem wrzucać i tutaj jest podobna sprawa, to znaczy chcę zgromadzić wszystkie materiały i już mam później pomysł na to, jak rozwinąć media społecznościowe właśnie, żeby tam również być widocznym. Więc zacząłem jakiś czas temu, jeszcze chyba mam materiałów na 2 tygodnie. Te 2 tygodnie będę wrzucał te materiały, które mam, żeby powiedzmy ten Instagram czy Facebook już był pewnego rodzaju takim portfolio, że coś zrobiłem i wtedy już zacznę taki przekaz, że właśnie będę się kontaktował z widzami, followersami i tak dalej. Ostatnie pytanie, Piotrze, tak jak wcześniej mówiłem, powiedz mi, na razie skupiasz się na projekcie Gadowski TV, no bo z tego co mówisz, działasz prężnie w tym temacie. Czy po głowie chodzi Ci jakiś inny projekt, który mógłbyś teoretycznie realizować w przyszłości, czy na razie po prostu skupiasz się wyłącznie na Gadowski TV, tutaj masz dużo do zrobienia, no i po prostu to pochłania Twój czas, to pochłania Twoją energię?
Nie no, póki, że tak powiem, Witold Gadowski jest w pełnym zdrowiu, chciałbym jak najpełniej wykorzystać czas, kiedy mam, powiedzmy, do niego dostęp i mogę się jak najwięcej od niego nauczyć i żebyśmy razem współpracowali i pomagać mu na tyle, na ile umiem, na ile mam siły. Więc póki co nie myślę totalnie o żadnej zmianie. Tutaj pracuję niezależnie, jestem tak jak zawsze chciałem, niezależnym dziennikarzem, pracuje mi się dobrze. Mamy mnóstwo projektów zaplanowanych, tyle, że czasu zabraknie, żeby to wszystko zrealizować. Jeśli chodzi o takie projekty, to bardzo chciałbym, żebyśmy otworzyli studio nagrań w Warszawie, bo tam zawsze trzeba jeździć, gdzieś po jakichś mieszkaniach chodzić, tam gdzie są goście czy coś, żeby nagrać z nimi wywiad. Takie studio by się przydało, takie wiesz, typu kanału sportowego jak mieli, żeby po prostu zapraszać gości i może te wywiady wtedy na żywo. No ale do tego bardzo daleka droga, no bo to wymaga olbrzymiej ilości środków. A mamy tyle, żeby robić to, co robimy póki co, więc jak wpadniemy na jakiś pomysł, który przysporzy dodatkowych środków, no to będę lobbował za pomysłem, żebyśmy uruchomili to studio. No ale tak jak mówię, jeszcze daleka droga, z Witoldem mamy wiele do zrobienia, mamy wiele projektów, wiele wspólnych akcji zaplanowanych, więc totalnie nie myślę o tym, żeby robić coś innego. To dopytam, przepraszam, o jeszcze jedną rzecz. W takim razie trudniej robić dziennikarstwo z Krakowa niż z Warszawy, czy wręcz przeciwnie? Jeszcze raz. Czy trudniej robić dziennikarstwo właśnie z Krakowa czy z Warszawy? Czy jest wręcz przeciwnie? No to zależy, jakie masz podejście. Ja od początku byłem reporterem, co oznaczało, że ja jeździłem po całej Polsce i to, że ja muszę gdzieś pojechać, nie stanowi żadnego problemu. A na dodatek zauważyłem, że moi koledzy dziennikarze niezależni z Warszawy, oni się tam trochę kotłują w tym bagienku takim warszawskim, dziennikarsko-plotkarskim, żyją. Ten temu to, ten tam temu tamto, ta z tym, ten z tamtym. No i trochę tym żyją, a to się nie przekłada później na jakość ich materiałów dziennikarskich. Więc powiedziałbym, że to zależy od człowieka, ale nie chciałbym mieszkać w Warszawie. Nie lubię tego miasta. Nie za bardzo podoba mi się klimat ludzi, którzy tam mieszkają, chociaż znam wiele porządnych osób z Warszawy. W Krakowie mi jest dobrze, ja sam jestem z południa, z Podkarpacia. Zawsze marzyłem o tym, żeby w Krakowie studiować. Wyszło tak, że studiowałem w Toruniu, no a teraz studiowałem też w Krakowie, pracuję w Krakowie i planuję tu jeszcze zostać. I niech mnie ręka Matki Boskiej broni, żebym do Warszawy się przeprowadził kiedyś. Więc pozostaje mi tylko tego tobie życzyć, żebyś Warszawy po prostu na oczy, jeżeli chodzi o swoją pracę, nie widział. Dziękuję ci, Piotrze, w takim razie. Dzisiaj moim i państwa gościem był Piotr Zwiewka, dziennikarz, reportażysta Gadowski TV. Bardzo ci, Piotrze, serdecznie dziękuję. Dziękuję ci bardzo i dziękuję wszystkim widzom.